40 półfinalistek przed kilkoma dniami wróciło do Puerto Rico po tym, jak grudniowy finał musiał zostać przełożony z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Warto było czekać, bowiem korona najpiękniejszej kobiety świata trafiła do Polki. Karolina Bielawska powtórzyła ogromny sukces Anety Kręglickiej i otrzymała tytuł Miss World. Pierwsze, drugie miejsce przypadło Miss World United States Shri Saini, drugie natomiast Miss World Côte d'Ivoire Olivia Yates. Po koronacji przez byłą Miss World, Toni Ann Singh, zachwycona Karolina nie mogła ukryć silnych emocji. Kiedy usłyszałam moje imię, byłam w szoku, nadal nie mogę w to uwierzyć. Mam zaszczyt nosić koronę Miss World i nie mogę się doczekać, aż zabiorę się do pracy. Zapamiętam ten niesamowity rozdział w Puerto Rico do końca życia. Mówiła podekscytowana Karolina Bielawska. Karolina Bielawska jest obecnie na studiach magisterskich z zarządzania. Bardzo chciałaby kontynuować swoją edukację. Marzą się jej studia doktorskie. Oprócz nauki, w życiu Karoliny ważne miejsce zajmuje praca w charakterze modelki. Nowa Miss World uwielbia pływać i nurkować oraz grać w tenisa i badmintona. Ma nadzieję, że pewnego dnia zostanie mówcą motywacyjnym. Podobnie jak inne dziewczęta uczestniczące w konkursach piękności, Bielawska przykłada wielką wagę do działalności charytatywnej. Karolina chętnie angażuje się w rozmaite akcje wolontariatu. Nie bez przyczyny jej ulubiony film to Nietykalni. Jej projekt Zupa na Pietrynie zapewnia stałą pomoc osobom bezdomnym w kryzysie. Akcja ma na celu nie tylko uświadamianie problemu, jakim jest bezdomność, ale również walkę z wykluczeniem społecznym. W każdą niedzielę potrzebujący otrzymują ciepłe posiłki, paczki żywnościowe, napoje, odzież i maski ochronne. Oprócz tego, mają dostęp do porad prawnych i profesjonalnej pomocy medycznej. Wsparciem objętych jest niemal 300 osób w Łodzi. W ramach projektu zbudowano także pierwszą łazienkę społeczną dla potrzebujących w Łodzi. As long 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 as long